Na ten dzień duże wiatry. Być może nie będzie szans na wyjście z namiotu. Dziś Gienieczko planuje wspinaczkę na lodowiec. Spać będzie w Rabotren. Przypomnijmy, że Marcin Gienieczko próbuje zdobyć górę Newtona. Szczyt znajdujący się w Norwegii w rekordowym tempie 15 dni. W tą i z powrotem. Wystartował w niedzielę o godzinie 12.30 z miejscowości Longyearbyen, znajdującej się około 1000 km od bieguna północnego. A cała trasa liczy 340 km. Będziemy Państwu przekazywać na bieżąco kolejne informacje z przebiegu wyprawy. Bądźcie z nami i kibicujcie Marcinowi. A wyprawa Marcina Gienieczko wzbudza coraz większe zainteresowanie. Nasz sejmowy reporter Tomasz Kolmasiak zapytał senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, czego ten życzy podróżnikowi. Marcin Gienieczko wybiera się na Svalbard. Kilkunastodniowa wyprawa. Zapytaliśmy pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, czego życzy naszemu podróżnikowi. Co robicie, jak wam jest zimno? Zakładacie ciepłe skarpety, odkręcacie kaloryfer. Marcin Gienieczko robi coś innego. On przez 14 dni będzie maszerował w ekstremalnie trudnych warunkach, w niebotycznie niskiej temperaturze. Chce pokazać, jakie są możliwości człowieka. Ta siła woli ma być dla nas takim optymistycznym przesłaniem, ile razem możemy. I dziękując News24 za to, że tą wspaniałą akcję objęliście patronatem, mogę powiedzieć jedno. Marcin, trzymaj się, maszeruj, pokonuj te ekstremalne temperatury, pokaż nam wszystkim, ile może człowiek. Ja również dziękuję i życzymy Marcinowi wszystkiego dobrego w tej ekstremalnej podróży. Kamil. 350 kilometrów. Planuje pan wykonać to w rekordowym tempie 15 dni. Jest to historyczna wyprawa. Bardzo mi zależy swoimi projektami inspirować ludzi. Mam specjalne nadajniki satelitarne, stacja News24 jest podłączona. To są specjalne nadajniki, które pokazują dokładnie, gdzie się znajduję, ile kilometrów przeszedłem. Na pewno zadaje sobie pan codziennie takie pytanie, a co jeśli? Mamy u nas wyjątkowego gościa, sportowiec ekstremalny, dziennikarz, pisarz. Chce pan podbić Arktykę. Ja już zajmuję się swoimi projektami takimi sportowymi, ekstremalnymi od 20 lat. I moim celem jest wejście na najwyższy szczyt Svalbardu, Newton Toppen i zjechać na nartach, ale w kalendarzowej zimie. Wyprawy polarne to najwyższa poprzeczka. Ja już się, tak można powiedzieć, dość długo zajmuję sportami ekstremalnymi, wyprawami. Przepłynąłem Amazonkę między innymi, ustanawiając World Record Guinness. Realizowałem duże przedsięwzięcia. Ja mam dwóch synów, 10 i 12 lat. Na nartach jest napisane: tato, napieraj. Ja muszę zapytać, no jak samopoczucie, jakie nastawienie? No człowiek trochę, nie to, że się boi, tylko po prostu ma takie emocje, lęki. Czy wszystko zabrał, czy wszystko jest przygotowane. Dzisiaj wypożyczyłem, już mam przygotowaną broń. Chciałbym tutaj Państwu pokazać, bo ta broń tutaj jest. Proszę powiedzieć naszym widzom, gdzie pan teraz jest i jak jutro będzie ten start przebiegał? Aktualnie znajduję się w Longyearbyen, to jest stolica Svalbardu, Arktyka. Stąd już od tego miejsca jest 1000 kilometrów do bieguna północnego. Moim celem jest dojść na szczyt Newton Toppen, najwyższy szczyt tej części świata, tej Arktyki. Założenie jest takie, że chcę to zrobić w kalendarzowej zimie, czyli muszę to zrobić do 20 marca. Dobrze byłoby to zrobić w 15 dni. No, żeby robić wielkie rzeczy, to trzeba jakieś mieć pasję, jakieś mieć zaangażowanie, trzeba tworzyć jakieś historie, bo tacy ludzie, jednostki pokazują, że można poprowadzić tłum. Dzisiaj dostałem taką, powiem pani, taką informację od jednej z osób kibicujących mi, że jak dotrzesz do szczytu Newton Toppen, staniesz się całkiem innym człowiekiem. To jest magiczne miejsce. Dzień dobry, jak nastawienie? 24 minuty do startu wyprawy. No w sumie za 10 minut startuję. Nawet za 10. Trochę przyspieszyłem akcję. Przyspieszyłem akcję, bo chcę więcej kilometrów zrobić, korzystając, że lepsza jest pogoda. No, porozmawiałem oczywiście z rodzicami, z synem, jednym, drugim, bo mam dwóch, 10 i 12 lat, Gorek i Lonek.
Oczywiście z moim trenerem mentalnym, bo to jest bardzo ważne. No i będę walczył. Po to tu przyjechałem, żeby walczyć. No. Trochę czasami mam lęk w związku z tą pogodą, bo ona jest, no, można powiedzieć, głównym moim przeciwnikiem. Ale z nią też nie ma co walczyć. No, trzeba zaakceptować, przeczekać. Wyprawy zimowe to cierpliwość też jest. Nie wiem, czy to widać, ale jesteście razem ze mną. To. Widać. 24. To. No cóż, trzymajcie kciuki. Dla mnie to jest bardzo ważne mentalnie, żeby samotni rycerze to tylko w bajkach. Potrzebujemy zespołu, żeby cokolwiek osiągnąć. W każdej dziedzinie. Ja pływałem kiedyś na statkach i kapitan zawsze do mnie mówił, że po prostu on nie sam nie poprowadzi statku, on musi mieć zespół. No i liczę na to, że będziemy razem jako ten zespół tworzyć. Trzymajcie kciuki. Bardzo wam dziękuję i do usłyszenia. Cześć serdecznie. Jestem 15 km od Longyearbyen. Mój pierwszy obóz. Przyjechał tutaj, można powiedzieć, dobry duch. Łukasz Kaczek, bardzo mu dziękuję za życzliwość i za pomoc, za poświęcony czas. To dzięki niemu możemy zobaczyć parę zdjęć. No a później jutro dalej 20 km robię. 20 km, później znowu 23. No i za 3 dni na lodowiec. No i tam, kurczę, mi się wydaje, że będzie tam już troszeczkę inaczej. No, ale tak to wygląda, tak mój obóz na dzisiaj i co? Kartofelki, kurczę. A my wracamy do studia, bo ze mną jest wyjątkowy gość, pan Piotr Cieszewski, zdobywca Mount Everestu. Dzień dobry. No i my właśnie tak przechodząc od wyprawy Marcina Gienieczko, porozmawiajmy może na temat samotnych wypraw ekstremalnych. Jak to było w pana przypadku? Jak w ogóle pan się przygotował do tej wyprawy? Ile to było czasu przygotowań? To tak trochę jak w życiu, stopniowo. Powoli, mniejszymi krokami, coraz wyższe góry. Pierw oczywiście Tatry i tam chodzenie po tych górach, później wyższe, no to Alpy, później wyższe, no to Kaukaz, później wyższe, no to Andy i dopiero później człowiek się mierzy z takimi wyzwaniami. Ja na samotnej wyprawie nie byłem. Na Everestie jest oczywiście więcej ludzi i myślę, że wyprawa Marcina to pod tym względem jest o wiele trudniejsza, że ten czynnik samotności jest pewnym wyzwaniem. Ja bym to tak, mierząc się w ogóle, wyobrażając sobie tego typu wyprawę, tak? No właśnie próbuję sobie właśnie to wyobrazić. To ja staram się tak stopniowo ludzi wprowadzać. No sobie wyobraźmy, że mieli... Po prostu przyszedł moment, w którym już kondycja pozwalała na Mount Everest. Tak, jest taki moment, że się idzie. Ale ja bym nie ryzykował nigdy życia pod takim, biorąc pod uwagę to, że komuś się udało, bo są takie osoby, którym się udało coś takiego zrobić bez przygotowania i bez tego wcześniejszej takiej drogi stopniowej wchodzenia po tych poszczególnych schodach, ale to jest bardzo ryzykowne. To przygotowanie nam daje siłę taką mentalną. Byłem tu, tu sobie poradziłem i to mi daje siłę. A jeżeli nie mam się do czego odwołać, to możemy bardzo osłabnąć psychicznie. Na szczęście Marcin ma się do czego odwoływać, bo to nie jest jego pierwsza wyprawa. I w Norwegii wcześniej, i góry w Mackenzie w Kanadzie i To daje siłę, to daje takie wsparcie, że jestem w stanie się o coś oprzeć, o moje wcześniejsze osiągnięcia. I na pewno też doświadczenia. Co było najtrudniejsze? Czas trwania. W ogóle to, że jest się tam długo. I tak patrząc na wyprawę na Everest, no to fakt, że to trwa 2 miesiące. Że 2 miesiące człowiek jest poza domem, że 2 miesiące człowiek śpi w namiocie
I tak obrazowo ktoś, a to mówią ludzie, a to już łatwe, to jest oczywiście o wiele łatwiejsze niż dawniej. Jak w 1953 roku wchodzili pionierzy, to w porównaniu z tamtymi czasami dzisiaj jest o wiele, wiele łatwiej. Ale osobom, które mówią, że to jest bardzo łatwe, to mówię, idź do lasu na 2 miesiące. Ale co? No pójdź do lasu na 2 miesiące. Ale co ci chodzi? No wytrzymaj, przetrwaj w lesie 2 miesiące. Bez gór, bez śniegu, bez dużych wysokości, bez surowego himalajskiego klimatu. I wtedy już ta wyobraźnia się uruchamia, że aha, to może być trudne wytrzymać 2 miesiące. A były jakieś momenty krytyczne, jeżeli chodzi o same kwestie techniczne, czy takie możliwości fizyczne? Fizyczne. Miałem tam kryzys chyba największy w swoim życiu, taki fizyczno-psychiczny, takiego totalnego wyczerpania organizmu. Niskie ciśnienie i brak tlenu wykańczają człowieka i wtedy trzeba mieć się do czego odwołać. Trzeba to sobie jakoś tam w głowie ustawić i się wewnętrznie zmotywować, co wcale nie jest takie łatwe. A jakie były twoje odczucia, kiedy już udało ci się zdobyć Mount Everest? Czy masz teraz jakieś, może, no w końcu najwyższy szczyt? Ale czy... U mnie to było tak wyjątkowe, bo ja dostałem od mojego taty książkę o pierwszym wejściu na Mount Everest. Ja pojechałem w 60. rocznicę wydarzeń z tej książki, szedłem dokładnie drogą pierwszych zdobywców, Tenzinga, Norgeja Tenzinga, czyli miejscowego Szerpy i Nowozelandczyka Edmunda Hillarego. I być tam po 60 latach, jeszcze ta historia tej książki w tym wszystkim wywoływała wzruszenie, tak? Że człowiek był na szczycie wzruszony. I to tak dogłębnie, ta ekscytacja, te wspomnienia i te całe osiągnięcie celu było takie bardzo mocno wzruszające. I na szczęście na szczycie udało się znaleźć czas na radość. Bo to jest tak, że dzisiaj mamy taki świat i tego bardzo mocno życzę Marcinowi, że na mecie czy na szczycie chce się to wszystko dokumentować, prawda? Bo chcę mieć zdjęcie ze szczytu Everestu. Chcę mieć zdjęcie z mety. I dokumentujemy, dokumentujemy, ale żeby to dokumentowanie, robienie zdjęć, filmowanie nie zabrało nam całego czasu bycia tam, tylko żeby trochę znaleźć czas na tą radość, na tą przeżycie, na tą taką ekscytację. I tego bardzo Marcinowi życzę. A jak oceniasz w ogóle te wyzwanie, którego podjął się Marcin? Bo to jest 340 kilometrów i żeby ustanowić rekord 15 dni, a on jeszcze ciągnie ze sobą sanie 90 kilogramów, nie kilometrów, przepraszam, no ładunku. No właśnie, tutaj może zrobimy sobie taką gradację, takie stopniowanie, żeby sobie to wyobrazić. No 340 kilometrów, to sobie wyobraźmy, że w Polsce mamy przejść 340 kilometrów, razem załóżmy, tak, bierzemy plecaki, ciśniemy i załóżmy, że śpimy w hotelach, dobra? Okej, okay, no to idziemy. I teraz sobie tak utrudnijmy. Mamy to przejść, nie śpiąc w hotelach, tylko w namiocie. Dobra, już się robi o wiele trudniej. Kolejna rzecz, mamy to przejść, nie śpiąc w hotelach, tylko w namiocie i mając wszystko ze sobą. Nic nie możesz po drodze kupić. Dodajmy do tego, że nie jesteśmy w zurbanizowanym terenie Polski, tylko jest pustkowie. Dodajmy do tego, że jest zimno. Dodajmy do tego, że w pewnym momencie dodajmy do tego ten faktor, ten czynnik, że jesteśmy samemu, tak? Że robimy to samemu. I myślę, że tu jest wielka trudność i wielkie wyzwanie. Oczywiście może, nie wiem, lepiej być samemu, jeżeli jesteśmy w jakiejś grupie ludzi z jakimś potwornym konfliktem w ciągłych kłótniach. No chociaż... myślę, że gdyby był konflikt, to raczej nie byłoby decyzji o takiej wyprawie. No właśnie. Ale samotność budzi, wymaga o wiele silniejszej psychiki. Tutaj podziwiam Marcina za to. Bo jednak fakt, że możemy się do kogoś odezwać, fakt, że możemy powiedzieć komuś, że jest nam dzisiaj ciężko albo gorzej, tak ułatwia, tak? Trochę kontakt z ludźmi, no jesteśmy istotami społecznymi. Ta samotność jest dosyć trudna. Oczywiście ta samotność też zwiększa ryzyko.
bo w miejscach, gdzie są inne wyprawy, albo jesteśmy na wyprawie z innymi uczestnikami, to możemy jeszcze na kogoś liczyć. Choćby w takim prostej rzeczy, że czegoś zapomnieliśmy, albo coś zgubiliśmy po drodze, tak? Ja czegoś nagle nie mam, nie wiem, okularów, rękawiczek zapasowych, no to mogę do kogoś się odezwać i może ktoś mi tutaj pomóc, a Marcin musi być w pełni samowystarczalny. I oczywiście ten czynnik, który wpływa bardzo mocno na psychikę, to jest ta świadomość, że jakikolwiek ratunek, jeżeli po nas w ogóle przyjdzie, a w trudnej, w załamaniach pogody, to ciężko jest o to, ale jeżeli nawet, to on nie jest taki szybki, jak nie wiem, w Tatrach, w Bieszczadach czy w Karkonoszach. I tak człowiek jest zdany samemu na siebie. Trzeba być mocnym i tak kibicuję z całego serca. A jeżeli chodzi o takie niezbędne rzeczy, jakie się ma przy sobie podczas takiej wyprawy, to jak to wygląda? No aż 90 kg w tym przypadku. Zastanawiam się, co tam może być. No i kombinezon, wszystkie ciepłe rzeczy, tam po drodze są narty, no to też mamy buty narciarskie. Marcin chce ze szczytu, z góry Newtona zjechać jeszcze na narty, no to całe to wyposażenie. Sporo jedzenia, bo na te 2 tygodnie no to trzeba bardzo dużo jeść, dużo paliwa, w sensie gazu, chociaż nie wiem dokładnie, czym Marcin będzie gotował śnieg, bo żeby cokolwiek zjeść, to trzeba... To też tak, jest bardzo ciekawe, tak, jak to też jest ciekawe. Takich warunkach. To trzeba wziąć śnieg, już tak najprościej, śnieg po prostu do garnka. Oczywiście wszystko jest specjalistyczne i wszystko jest zrobione pod tym kątem, żeby było lekkie, wydajne i tak dalej, ale musimy wziąć śnieg, musimy włożyć ten śnieg do garnka, musimy go ogrzać, musimy go roztopić i wtedy dopiero możemy cokolwiek zjeść. I tą gorącą wodę wlać do naszego posiłku. Nie jesteśmy w stanie wziąć całego jedzenia ze sobą, bo ono by zamarzło. Wiele produktów żywnościowych by było nie do zjedzenia, bo by było tak twardych, żebyśmy tego nie mogli zjeść. I dużym wyzwaniem jest picie, bo trzeba się cały czas nawadniać. Trzeba wiele litrów dziennie wypić. I gdybyśmy wzięli zapas wody ze sobą, załóżmy 5 litrów na dobę, to w 10 dni musi mieć 50 litrów, tak? To jest niemożliwe. Człowiek z czymś takim nie jest w stanie iść, jeżeli wody miałby mieć tylko tyle. Poza tym w czym ją trzymać, bo ona zamarznie. Czyli jedynym rozwiązaniem jest rozpuścić śnieg. I to gotowanie w ogóle trwa. To nie jest tak, że się weźmie ten śnieg, rozpuści i po chwili on już jest. Ja pamiętam, że jak się napchało taki garnek śniegu tak mocno i pięścią jeszcze ubiło i się ten śnieg ugotowało i czasami to trwało pół godziny albo 40 minut, to tej wody było tyle. To jest i dopiero dorzucanie. I to jest, ale znowu jak człowiek o tym zapomni, no to się odwodni. I będą z tego wynikały kłopoty. Tutaj jest jeszcze ten czynnik taki zwiększający ryzyko, że Marcin chce pobić rekord, tak? Że się spieszy. I jeżeli chcemy tego typu drogę przejść, ale nie ścigamy się, no to jest o wiele łatwiej, bo załamanie pogody, no to siedzę w namiocie. Źle się dzisiaj czuję, to dzisiaj odpocznę. I tutaj myślę, że to jest wyzwaniem. No bo gorsza pogoda, mimo wszystko trzeba iść, jeżeli chce się pobić rekord. Gorzej się dzisiaj czuję, no to też muszę iść, a żeby ten rekord jest ten pobić. Tak. Limit do pokonania. No i cóż, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był Piotr Cieszewski, zdobywca Mont Everestu. A my do tematu ekstremalnych wypraw będziemy jeszcze powracać, dlatego że przypomnijmy, śledzimy zmagania Marcina Gienieczko, a już za chwilę prognoza pogody, którą przedstawi Państwu Sylwia Gołębiewska. We'll be right back.
Nazywam się Marcin Gieniczko. Jestem, jak niektórzy mówią, poszukiwaczem przygód, eksplorerem. Od 25 lat przemierzam świat. W 2006 roku wraz z kapitanem Trzaską wypłynąłem z Tromsą na ziemię Franciszka Józefa, a później na Svalbard. Wiedziałem, że muszę tam wrócić. Arktyka jest ostatnim miejscem, gdzie można sprawdzić ludzką psychikę. Przede mną ostatnia lekcja. Lekcja przetrwania. Trzeba przekroczyć swój horyzont. Rubikon. Wyjątkowa wyprawa i my cały czas dopingujemy Marcinowi. Niestety warunki pogodowe nie zawsze są pozytywne i nie zawsze sprzyjają takim wyprawom. Marcin chce zdobyć swój cel 350 km w 15 dni i wrócić przed rozpoczęciem wiosny astronomicznej. My mocno trzymamy za to kciuki. Ja cały czas kontroluję i monitoruję to, co dzieje się w pogodzie. Jeśli spojrzymy na sytuację pogodową, jaka panuje właśnie w Norwegii, no to nie jest za ciekawie. Dzisiaj cały dzień pochmurny, średnie temperatury wahają się między 15 a 24 stopnie na minusie. Tam, przypominam, cały czas panuje jeszcze zima arktyczna, a zima arktyczna tam naprawdę potrafi być gwałtowna i łatać figle. Dzisiaj w miarę spokojnie, jeśli chodzi o zjawiska atmosferyczne, poza tym, że wzmógł się wiatr i siła wiatru przekracza w tej chwili 20 metrów na sekundę. To jest bardzo silny, bardzo mocny wiatr i on może trochę pokrzyżować Marcinowe plany. Mam nadzieję, za chwilę zobaczymy mapę, jak wygląda sytuacja i trasa Marcina Gieniczki. Możemy to monitorować i śledzić. Już część swojej trasy przeszedł. To jest kolejny dzień tej ekstremalnej wyprawy i naprawdę nie każdy z nas dałby radę wziąć plecak i wyruszyć w taką podróż. Tutaj trzeba być naprawdę przygotowanym i przygotowanym na wszystko. A zjawiska atmosferyczne, tak jak powiedziałam, no nie zawsze są takie, jakbyśmy chcieli. I na przykład na jutro, z tego, co szybko spojrzałam, zagrożenie lawinowe jest możliwe, więc będziemy mocno trzymać kciuki, aby ta sytuacja w pogodzie się zmieniła. Dzisiaj podsumowując, na tej trasie Marcin musi się zmagać z bardzo silnym wiatrem. Przekracza on 20 metrów na sekundę, nie kilometrów na godzinę, a metrów na sekundę. Bardzo silny, bardzo porywisty. On może odpowiadać mniej więcej 45-50 km na godzinę. Taki podmuch wiatru, jaki jest u nas. Wtedy już mamy pierwszy stopień sztormu na Bałtyku. Jeśli chodzi o temperatury, minus 15, minus 25. W ciągu dnia minus 15 do 18 poniżej zera. I dzisiaj niestety bez słońca. Pochmurny, nieprzyjemny dzień, bardzo wietrzny. No a w nocy temperatura sięgnie 25 stopni poniżej zera. Niezależnie od tego Marcin idzie naprzód. Marcin się posuwa. Mamy na monitorach właśnie trasę, którą Marcin pokonuje. Przypominam, że to jest trasa, która w sumie ma 350 km w 15 dni. Marcin chce wejść na szczyt, wbić tam maszt, między innymi z naszym logo, logo News24, bo jesteśmy patronem medialnym tej wyprawy i bardzo mocno dopingujemy Marcina, trzymamy kciuki. Dzisiaj kolejny dzień relacji, więc bądźcie Państwo z nami. Serdecznie zapraszam.